Piliście już herbatę? Pani sobie nie zdaje sprawy z tego, co było wczoraj. Zdaję sobie sprawę. Zdaję sobie tak dobrze, że gotowa jestem pana przeprosić. Co pani mówi? Tak mi kazała moja matka. Ja się na panią patrzę i nie wiem, co mam o pani myśleć. Pewnie, że to jest brak ambicji z mojej strony. Po tym, co mnie wczoraj od ciebie spotkało. Co pani mówi? Czy pani sobie wyobraża, że po tym, co było wczoraj, wystarczy przyjść i przeprosić? A ja przebaczę? Ha! 100 razy gorsze rzeczy przebaczają. Zresztą, przecież miałeś dowód, że ja do ciebie jestem naprawdę przywiązana. Czy ty jesteś przy zdrowych zmysłach? Naturalnie. A kto cię ratował? Lepiej byłoby mnie skonać! Żebym ci dała skonać, to byś mi tego nigdy nie przebaczył. Czy pani tego nie rozumie? Że pani tu nie może żyć! Pod tym dachem! Ale ja tutaj nigdy. Daję słowo. Uwolnij mnie pani od siebie. No to zmienimy mieszkanie. Jezus Maria. Jezus Maria. Pani nie ma żadnej wymówki. Pani nie jest kobietą chorą. Dzięki. Wcale nie, dzięki Bogu. Bo wtedy byłaby pani choć trochę usprawiedliwiona. Pani jest kobietą głupią. I to jest najstraszniejsze. Postanowiłam być cierpliwą, znieść dużo. Dlatego nie odpowiadam jak należy. Sądzę, że ocenisz moją delikatność. A ja sądzę, że pani zechce ocenić moją delikatność. Powinienem był zamknąć drzwi tego domu przed panią. O, proszę pana, tutaj połowa mebli jest mą. I te pani skrupulatnie zostaną zwrócone. Naprawdę się ze mną rozchodzi. Naprawdę.